Zapraszamy dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja. Cześć! Hania, ja próbuję coś powiedzieć mądrego. Miesiąc to dużo czasu. Tak, ale czy to pytanie, czy stwierdzenie? Nie wiem. A miesiąc to dużo czasu? Tak. 4 tygodnie, roughly 30 dni, 720 godzin. 43 200 minut i 2 592 000 sekund. No, to tego to ja się nie spodziewałem. To stwierdzam teraz, że dawno nas nie było w przestrzeni podcastowej. Ale ustaliliśmy, że się z tego nie tłumaczymy. Tak, to prawda. Ale słucha nas sporo dzieci i dorosłych i ostatnio otrzymałam kilka wiadomości, czy u nas wszystko okej. No pewnie, że okej. Generalnie okej, po prostu życie. A czy wiecie, że już miesiąc, nawet i ponad miesiąc, minął od naszej podróży do Polski? Czas płynie jak szalony. Czas pędzi raczej. Był Dzień Matki, był ostatnio Dzień Dziecka, Dzień Praw Zwierząt, był też Światowy Dzień Żółwia, Dzień Bez Papierosa, Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego i myślę, że wiele innych ważnych dni. No, najważniejsze, że były 2 dni ojca. Tak, ty miałeś. Ja miałem najpierw angielski, a potem polski. Ja też mam 2 dni. Albo odwrotnie. A też mam, mama też zawsze ma 2 dni. A ja nigdy nie mam. Miałaś Dzień Dziecka, przecież 1 czerwca był Dzień Dziecka. Ale to nie fair, że dorośli mogą 2. No bo... nie, my mamy 2, ponieważ Dzień Matki jest w innym dniu w Polsce i Dzień Ojca tak samo niż w Anglii czy w jakimkolwiek innym kraju. To głupie jest. No i ostatnio obchodziliśmy 70 lat panowania Elżbiety II. Jak to się mówi po angielsku? Queen Elizabeth. Czyli Elżuni. Elżuni! O królowej Elżbiecie myślę, że zrobimy osobny odcinek, bo to jest ciekawy temat, zwłaszcza, że panuje ona już 70 lat w Wielkiej Brytanii. Ale wracając do balangi... Jakiej balangi? Bo nie potrafię powiedzieć jubileusz. Wracając do jubileuszu, to właśnie 2, 3, 4 i 5 czerwiec obchodziliśmy hucznie te obchody, ten jubileusz. Trudne słowo. Niektóre ulice były zastawione jedzeniem i piciem, różne gry uliczne były. A faktycznie, były ulice pozamykane i normalnie się grało tam, o matko, ile tam się rzeczy działo, na co druga uliczka. I też w szkole dostaliśmy książeczkę, co nazywa się Queen Elizabeth Platinum Jubilee. I to taka dla dzieci specjalnie, nie? Tak, to była książka, która właśnie została ufundowana przez państwo tutaj, przez Anglię. I każde dziecko w szkole taką książeczkę dostało. Jest tam bardzo dużo informacji, ale tak jak już mówiłam, zrobimy na ten temat osobny odcinek. No dobra, ale to chyba dzisiaj mieliśmy mówić o naszej wycieczce raczej, nie tam o jubileuszach. O jakiej wycieczce? Mojej wycieczce z Hanią, nie naszej. No masz rację, o waszej wycieczce, ponieważ mnie tam nie było. Aczkolwiek ja w tym miejscu bywam bardzo, bardzo często, ale nie tam, gdzie wy? Tak, ja na tej wycieczce byłam opiekunem, ale miałam bardzo fajną grupę. Śmieszne dzieciaki były. Cyganiłam ich, że jest ich 6, 6, a było ich tak naprawdę 5 i że nie potrafię liczyć, a i dla żartów mówiłam, że mieli mi zrobić i przynieść kawę. Dobrze, to gdzie byliśmy na tej wycieczce, Haneczko? Hengistbrighed. Czy to daleko? To zależy dla kogo. Z Londynu daleko. My często tam chodzimy na piechotę, tak? Lub jeździmy rowerem. Tak. A na wycieczkę, która była zorganizowana przez twoją szkołę, pojechaliśmy double deckerem. Coachem. To jest coach, co jest double decker. Czyli taki autobus, taki podwójny autobus, tak? Tak. Czyli jest na dole jest autobus i po schodach się idzie i jest drugi... Autobus. Druga moje pytanie jest platforma. Takie, czy ten autobus... Taki jak, taki jak z Harry'ego Pottera. Tak, ale czy ten autobus miał, bo czasami ta góra jest otwarta, a czasami zamknięta. Nie, zamknięta była. Jakby była otwarta, to jest a beach bus. No dobrze, jechaliśmy tym podwójnym autobusem, jechaliśmy może z jakieś 15 minut, ale trzeba było to zrobić, bo ja sobie nie wyobrażam iść z wami tam na piechotę. Zwłaszcza, że potem, jak dojechaliśmy, to i tak szliśmy na piechotę dosyć długo. Bo my tam na piechotę chodzimy tak normalnie jako rodzina, tyle że ty masz zawsze swoją hulajnogę.
No dobra, dojechaliśmy i co tam na początku było, Haneczko? To my poszliśmy do Visitor Center, ale byliśmy na dworze pod budką taką, tam, bo padało. Bo padało. I potem jak troszeczkę przestało padać i przyszła nasza przewodniczka, to gdzie poszliśmy? To poszliśmy zobaczyć lambs. Sheep, czyli owce. Tak. Okej, poszliśmy do tych owiec i co było śmiesznego z tymi owcami? Miały troszkę wool, ale taki... Takie grzywki miały, tak? A dlaczego te grzywki im zostawiono? Bo one były akurat po obcięciu, tak? Bo było gorąco, już trzeba było im tą wełnę ich, nie wiem jak to nazwać, obciąć. Sierść? Nie sierść, one nie mają sierści. Mają wełnę. Tata, zawsze się mądrzysz i nawet nie podpowiadasz teraz. One miały wełnę. Obcięli im tą wełnę, zostawiając im tylko te grzywki. Takie były śmieszne. I ktoś dla żartu zostawił im te grzywki. Okej, to już wiemy, że byliśmy na tej wycieczce na Hengesbrichet. Ale co to takiego, Haneczka, jest? Hengesbrichet to jest jakby koniec plaży. I też tam jest river. Rzeka. Rzeka. I dlatego tam poszliśmy, bo byliśmy learning about rzeki. Wiecie co, to jest takie miejsce, gdzie rzeka wlewa się do oceanu i spokojnie można powiedzieć, że to jest koniec naszego świata. Taka Narnia. Mniej więcej. Hengesbrichet. To jest szczególne miejsce. Tak, względem są fauny, flory. To tam w ogóle są jest rezerwat. To jest rezerwat, tak? To jest rezerwat. To jest taki cypel, tak to możemy nazwać. Co to jest cypel? Taki jak hel. Takie coś jak hel, jeżeli w miniaturze. Dzieci w Polsce na pewno wiedzą, czym jest hel, nie piekło. Aniu. Tak się nazywa cypel. Piekło. Cypel. To jest półwysep helski. Półwysep, taki półwysep, tak? Is it hell? Tylko, że Hengesbrichet nie jest półwyspem, ale nie jest piekłem. I tam od wieków, od wielu tysięcy lat dzieją się ciekawe rzeczy. To znaczy nie jakieś rzeczy ponadnaturalne, po prostu ciekawe rzeczy związane z ludźmi. Hengesbrichet jest malowniczą częścią Anglii. Jest to w sumie jedno z najważniejszych miejsc o szczególnym znaczeniu naukowym w Anglii. Są tam trasy spacerowe, które prowadzą do spektakularnych widoków na rezerwat przyrody. Z góry jest również widok na Christchurch, Zatokę Bormów i na wyspę, jaką Hania? Z niedźwiedziem. Isle of Wight! Z jej pięknym białym niedźwiedziem, dokładnie. Ten biały niedźwiedź tylko z naszej strony jest widoczny, bo z innej już jego nie widać. To prawda. Hania, czy biologicznie i nie tylko jest to fascynujące miejsce? Tak, to jest bardzo, ma dużo fakt i interesujących rzeczy. Jest tam sanktuarium na ptaków, jest ich ponad 300 tysięcy. 300 tysięcy gatunków, tak? Tak. Mhm. Pełno owadów. Są też tam gady, małe ssaki, żmije, skowronki i kraby, jasturki i rapuchy. To jest szczególna rapucha. To jest bardzo szczególna rapucha, muszę wam powiedzieć. To jest taka rapucha, co to jest z rodziny ropuch. To jest szczególna ropucha i nazywa się płaskówka. W Wielkiej Brytanii jest to najrzadszy, mało spotykany gatunek. W Polsce jest dosyć pospolite. No fajnie, z żabami jest okej, ale mówiłaś coś o lamach, to znaczy o owcach. Co one tam robią? Jedzą trawę i robią microhabitats. Okej, a dlaczego one jedzą tą trawę? Żeby nie było za długa. To dobra odpowiedź. To znaczy teraz oszczędzają ludzie na tych, na benzynie, na innych rzeczach i puszczają kozy, tak? Dobrze, Haneczko, nie kozy, tylko owce. Ale w Polsce kozy. Haniu, a możesz nam powiedzieć, bo one utrzymują pewien teren. Gdzie znaleziono starych ludzi. A co, zakopali tam tych starych ludzi? No chyba chodzi wam o ludzi prehistorycznych. W skrócie to jest tak. Historia tego miejsca sięga 10 tysięcy lat przed naszą erą, czyli od dziś już jest 12 tysięcy lat. I właśnie na Hengesbrichet dokonano kilku znaczących znalezisk z tego okresu. Pierwszy okres tego zamieszkiwania przez ludzi nazywa się starą epoką kamienia lub też okresem górnego paleolitu. Ten teren przeszedł wiele zmian i z pewnością nie wyglądał tak jak teraz. Z tego co pamiętam, to tam właśnie 12 tysięcy, 10 tysięcy lat temu to wcale nie był to brzeg oceanu, tylko ten brzeg oceanu sięgał jakieś 10, czy tam 7 do 8 mil w głąb jeszcze morza dzisiejszego oceanu. Ale przez wiele tysięcy lat, ze względu na panujące warunki atmosferyczne, to ten teren był bardzo zimny i bardzo niedostępny. I witali tu tylko koczownicy, a to i tak bardzo rzadko.
i ci ludzie prawdopodobnie podążali ścieżkami migracji swoich ofiar, czyli tam, gdzie szły jelenie, żubry, konie i prawdopodobnie mamuty. I to jest okres paleolityczny. Potem przyszedł okres mezolitu, neolitu i epoka brązu. Ja to mówię jak Tytus, Romek i Atomek, bo one tak nie przychodziły, to po prostu my dzisiaj tak to dzielimy. A z epoki brązu pochodzą właśnie te kurhany ze skremowanymi szczątkami osobników, uważanych za bardzo ważne lokalne osobniki. Znaleziono tu również ceramikę, szczątki zwierząt, biżuterię, narzędzia. A o tym pięknym miejscu moglibyśmy mówić naprawdę długo, bo to jest bardzo ciekawa historia. Haniu, a pamiętasz, jakiej rasy są te owce? Rzeczywiście mają jakąś nazwę. A kim był Aslan z Narni? Lion Sheep. Te Lion Sheep są szczególnie znane z rejonu w Anglii, który nazywa się Cotswold. Bardzo malownicze miejsce w środkowo-południowej Anglii. No dobrze, to powiedz nam jeszcze o tych starych ludziach. Już wiemy, że były to jakieś ważne szychy, czyli jakieś VIP-y, tak? Very important persons. A czy znaleziono tam jeszcze kogoś, Haneczko? Pani, co miała a necklace i mówią, że była bardzo important, bo tylko important people mają graveyard. A to jest bardzo słynny grobowiec, ja wiem, o czym mówisz. Ta kobieta ma jakieś 3000 lat, nie? Tak, w tych kurhanach właśnie znaleziono szczątki kobiety i to było bardzo dziwne, ponieważ najczęściej w tych kurhanach chowano mężczyzn, takich bardzo ważnych osobników tej osady. Czyli ona musiała tam być kimś bardzo ważnym. Tak. Może była królową? Może. I dzisiaj obchodziłaby 3000 jubileusz. To jest taki historyczny aspekt. Ale dużo rozmawialiśmy też o przyrodzie. I ta wycieczka nie miała na celu tylko poznać historię tego miejsca, ale też nauczyliście się mierzyć dno rzeki, tak. Jak w którą stronę rzeka płynie i jakie tam są też zwierzęta. I oprócz tych lwich owiec, tam są też jakie zwierzęta? Krowy i konie. Takie małe kuce. Wiecie, tak. Że te małe koniki ja tylko raz w życiu tutaj widziałem? Hmm. I co one też robią, Haneczko? Oni robią to samo, co robią te Cotswold Lion Sheep. Tak, tylko że właśnie te owce, one te ich nóżki są takie lżejsze od krowich na przykład i dlatego one są puszczane na ten teren, gdzie są te kurhany, bo krowy by zadeptały to. Także ze względu na ciężar danego zwierzęcia, one są wypuszczone na różny teren. Oni jedzą trawę, żeby nie było maszyn, co będzie robić smoke. Czyli chcesz powiedzieć, że te zwierzęta po to tam są, żeby zjadały tą trawę i żeby nie używać sprzętu spalinowego, tak? Tak. No dobrze, gdy opuściliśmy te owce, poszliśmy nad rzekę. I o czym wtedy mówiła nasza przewodniczka, Haneczko? Pokazała nam, w którym kierunku płynie woda i jest jak głęboko jest ten wziorko. Mhm. Mówiła też, że ile gatunków zwierząt i roślin tam jest. Tak. I kilka ludzi złapali kraby. I mierzyliście też koryto rzeki i prędkość, z jaką płynie rzeka. Tak. Mierzyliście od zewnętrznych krawędzi, po jednej i po drugiej stronie i po środku. Według tych wyliczeń, którą stroną najszybciej płynęła rzeka? To było środek, ale wszyscy myśleli, że to jest na bankach, ale ja myślałam, że to jest środek. Czyli wszyscy myśleli, że woda najszybciej płynie od zewnętrznej, czyli blisko brzegu. Mhm. A okazało się, że woda akurat w tej rzece, myślę, że chyba we wszystkich rzekach, płynie najszybciej po środku. Tak. I tak jak mówiłaś przed chwileczką, że również łapaliście na siatkę różne zwierzątka z tej właśnie rzeki. Kraby, jakieś żyjątka, krewetki były, tak, kilka krewetek złapaliście nawet. A ja zapamiętałam takie ciekawe słowo. Bardzo mnie ono zaintrygowało. Brackish water. Ta rzeka, gdzie ona wpływa? Gdzie wpływa ta rzeka? Do oceanu. Ta oceanu. Czyli jaka jest woda w rzece? Słodka. A w oceanie jaka jest rzeka, jaka jest woda? Słona. Czyli jak one się spotykają razem? Robią mixy. To się mieszają? Robią a party. A party, tak? I ta woda się nazywa brackish water, czyli to jest taka słona i słodka woda. Tak. Czyli woda słonawa. Ja osobiście uważam, że była to naprawdę wartościowa wycieczka, tak? Zgadzasz się ze mną? Tak, zgadzam się z tobą. Przewodniczka mówiła o tym, jak i skąd biorą się rzeki. Tam słyszałam, że ty mówiłaś, że gdzie się zaczyna rzeka? Na Sus. Czyli u źródła, tak? Tam bardzo daleko, może być w górach i woda tam płynie i potem to jest nowa rzeka. Tak, i opowiadała nam, że rzeki mogą w różny sposób płynąć, że mają swoje dopływy. To mogłybyśmy tutaj naprawdę... Cały dzień tylko mówić o tym, dokładnie. Mówić.
O florze i faunie tego niesamowitego miejsca nam opowiedziała, bardzo dużo ciekawych przykładów dała. To była naprawdę super wycieczka. Potem co? Poszliśmy na plażę zjeść lunch. I musimy iść długą drogę do autokaru, żeby potem wrócić do szkoły, a potem do domków. Życzymy Wam dużo zdrowia, wspaniałych wakacji i pamiętajcie, żeby te wakacje były przede wszystkim bezpieczne. Ale najpierw, zanim skończymy dzisiejsze pogaduchy... Przepraszam, ale to jest ważne. U nas zaczął się w pewnym sensie sezon wakacyjny, bo różni ludzie przyjeżdżają, a zwłaszcza, że mieliśmy 2 dni lata w Anglii ostatnio. W czwartek i w piątek. W czwartek i w piątek. I było bardzo dużo ludzi przyjechało i to, co zostawili na plaży... Niefajne. To było bardzo niefajne i tak naprawdę poszliśmy grupą rodziców plus dzieci na plażę właśnie w ten upalny piątek. I dzieciaki tak naprawdę nie miały fanu na tej plaży, bo były tak zdenerwowane tym, co pozostawili turyści, że postanowiły po prostu sprzątać. I sprzątałyśmy wtedy i potem jeszcze na następny dzień przyszliśmy sprzątać. Była grupa ochotników też, która przeszła i sprzątała. Potem też ciężki sprzęt wjechał. Ale to, co zostało na plaży, to jest nie do opisania. Syf! Także pamiętajcie, gdziekolwiek jedziecie, góry, morze, jeziora, nawet wasze podwórko, to, co przynosicie, zabieracie z powrotem. To naprawdę nie jest jakiś wyczyn. A kończąc pogaduchy, posłuchajcie najnowszego, świeżutkiego opowiadanka pod tytułem... Skaza! Zapraszamy! Cisza. Bardzo trudno opisać słowami, jak bardzo stała się głęboka i nieprzenikniona. Słychać było jedynie cykanie Berera, który najbardziej z ziemskich stworzeń z wyglądu przypominał muchę, z zachowania świetlika, z umiejętności zmiany barw kameleona, a z tego charakterystycznego dźwięku, który wydawał, świerszcza. I był wielki jak olbrzymi czmiel. Latał wokół misternie wykutej w litej skale lampy, w której jasne światło dawały zupełnie nieznane w naszym świecie szlachetne kamienie. I zdawał się zupełnie nie przejmować tym, iż pod nim, w dużym kamiennym pomieszczeniu, pewien kobold siedział naprzeciwko 10 innych, których drewniane fotele wyściełane futrem ustawione były w półokrąg. Niziołkiem tym był mistrz Alubart i to on spowodował ową ciszę. A wszystko to wskutek wypowiedzianych słów. Najpierw zdał sprawozdanie z dotychczasowych ustaleń, a na koniec wskazał, że zbliżają się czasy niebezpieczne. I to znacznie bardziej od tych, które doprowadziły do wielkiej bitwy. Samą zaś ciszę spowodowało krótkie, końcowe stwierdzenie. Śpiący próbuje się obudzić. Uwięziony szuka wyjścia. Po tych słowach pierwszy odezwał się Harumer. Alubart był jego protegowanym i pracował dla niego bezpośrednio. I Harumer nigdy nie miał cienia wątpliwości co do decyzji oraz wniosków stawianych przez Alubarta. Tylko dlatego postawił na niego i spowodował, iż dawno temu Doża nakazał właśnie Alubartowi pozostać na polu walki, co później w naturalny sposób doprowadziło go do stanowiska szefa dyplomacji Loży 10. A mimo tego wszystkiego Harumer powiedział... To nie może być prawda. Ledwo co dokonaliśmy sprawdzeń na niewyobrażalną skalę. Uwięziony nigdy nie odnajdzie sposobu, by się uwolnić. Poprzednia próba już wykazała to niezbicie. Tutaj nawiązał do ostatniej wielkiej wojny. To jest niemożliwe. Zakończył mocno akcentując ostatnie słowo. Mistrzu. Powoli odrzekł Alubart. Rysy zaczęły pojawiać się w różnych światach. Samolądki powstają w zawrotnym tempie jak na zwyczajne czasy, a okazuje się, że kamień wiedzących... Tak brzmiała prawidłowa nazwa mandrylionu. Można znaleźć poza światem drzewa. To tylko pogłoska. Przerwał przewodniczący rady. Mistrzu Alubardzie, nie muszę chyba panu przypominać, że nie miał pan kamienia w swych rękach. Ba, nawet pan go nie widział. A przeczucie to żaden twardy dowód. Alubart spojrzał na swojego przełożonego. Przez chwilę wpatrywali się wzajemnie i bardzo intensywnie w swoje oczy. A następnie Harumer powiedział cichym głosem. Mistrzu przewodniczący loży, w pełni potwierdzono realność mandrylionu w świecie ludzi. Dlaczego wobec tego nie było nic o tym w sprawozdaniu mistrza Alubarda? Rzeczowo zapytał przewodniczący.
Skaza trzecia. Odparł Harumer, powołując się na bardzo poważną przeszkodę w zawieraniu niektórych informacji w sprawozdaniach przedkładanych Loży Dziesięciu. Dlatego wnioskuję o ustne przekazanie wniosków mistrza Alubarda jako wniosków naszej loży na małej audiencji do łży. Po tych słowach ponownie zapadła cisza i kolejny raz 11 koboldów słyszało wyraźny dźwięk cykania wydawany przez Berera. Nic dziwnego, ta krótka wypowiedź Harumera niemal przytłoczyła uczestników spotkania. Trzecia skaza stosowana była zaledwie kilka razy w znanej historii koboldów i zawsze dotyczyła więźnia drzewa, w którego obecnie wierzyły jedynie stworzenia zamieszkujące dolny świat drzewa. Choć nie, słowo wierzyły nie oddaje istoty sprawy. Koboldy wiedziały o uwięzionym i ich jedynym zadaniem, otrzymanym bezpośrednio od drzewa, było dopilnowanie, by więziona istota taką pozostała. Nie był to więzień w zwyczajnym więzieniu. Nikt nigdy go nie widział, albo jej. Co prawda mówiono o tej istocie używając zaimków męskich, ale kto wie, kim ona jest? A może jednak, kim on jest? Nikt też nie wiedział, gdzie znajduje się więzienie. I czy w ogóle to miejsce ma cokolwiek wspólnego z tym, co rozumiemy jako więzienie? Już starożytne wierzenia koboldów wskazywały na to, iż uwięziony jest raczej ukryty wewnątrz drzewa, niż przebywa w jakimś zamkniętym miejscu. Jakie to zresztą ma znaczenie dla istot żyjących na drzewie, a szczególnie na wszystkich światach z drzewa powstałych? Przecież żadne, przynajmniej dla codziennych trosk każdej żywej istoty. I nie inaczej było z mistrzem Alubardem. Przynajmniej do czasu wielkiej bitwy, w której jedynie on i jego niewielki oddział pozostał na swojej pozycji. Wtedy to jego poprzednik na stanowisku szefa dyplomacji Wielkiej Loży Dziesięciu powołał się ostatni raz na trzecią skazę, powodując, iż cała armia koboldów na rozkaz Doży w jednej chwili udała się do tych miejsc, w których pełnili najważniejsze zadanie. Pilnowanie uwięzionego, bez względu na konsekwencje. I ten moment w historii zwycięzców nazwany został wielką zdradą oraz zakazem kontaktowania się jakichkolwiek istot z koboldami. Jedynie mistrz Alubard i jego podwładni zostali zwolnieni z tego zakazu, jako że jedyni wytrwali na polu wielkiej bitwy i walczyli dzielnie. Nikt jednak nie wiedział, że Alubard i jego koboldy jedynie wykonywali bezpośredni rozkaz Doży. To on nakazał im pozostanie i walkę. Dopiero po zakończeniu działań wojennych Alubard zrozumiał mądrość, jaką wykazał się władca koboldów. Zwycięzcy kontaktowali się i handlowali jedynie z oddziałem, który pozostał, a później z ich potomkami. Czym jednak jest owa trzecia skaza? Koboldy uznają ją za przezwyciężenie wszelkiego rozdwojenia i połączenie razem. Początku, środka i końca. Nie miejsce teraz na wyjaśnianie wierzeń koboldów. Ważne, by zrozumieć, iż w ich świecie pojęć dwie wieczne istoty walczyły o prymat nad światem. Jasna zwyciężyła i uwięziła ciemną w drzewie. Trzecia skaza oznacza więc ponowną możliwość połączenia obu tych istot w walce. A dla samego Alubarda coś jeszcze. W dniu, gdy został szefem dyplomacji, nagle pojął, że wykonując polecenie Doży i pozostając na polu walki, koboldy przezwyciężyły rozdwojenie, jakim było oskarżenie o zdradę oraz heroizm tych, którzy pozostali i walczyli. A czymże innym to było, jak niezamierzonym przez Dożę skutkiem trzeciej skazy. Z zamyślenia wyrwał Alubarda głos. Czy ktokolwiek z szacownych mistrzów wnosi sprzeciw? To pytanie mistrza przewodniczącego loży nie doczekało się odpowiedzi. Wszyscy byli zgodni. Jednomyślnie podjęli decyzję. Przewodniczący zwrócił się do kobolda siedzącego naprzeciw 10 mistrzów. Mistrzu Alubardzie, w imieniu tej loży 10 przekażesz naszemu czcigodnemu Doży i jego małej radzie swoje wnioski, tak? Jak zrobiłeś to przed chwilą jako nasze wnioski. A na mocy trzeciej skazy zwolniony jesteś od tej pory z informowania kogokolwiek o zgromadzonych dowodach na wyniesienie lub też ciągłe wynoszenie mandrylionu poza jedyny świat. Za każdym razem, gdy ktokolwiek będzie podważał twoje słowa, masz obowiązek używać formuły z mocy loży 10 udowodniono.
Na te słowa nikt nie ma prawa twierdzić, że jest inaczej. Czy zrozumiałeś, mistrzu Alubardzie? Tak, mistrzu przewodniczący loży. Odparł kobold, zdając sobie sprawę z wagi tego, co się dzieje. Przewodniczący skinął głową i kontynuował. Czy ktokolwiek z was, czcigodni mistrzowie loży, ma cokolwiek do dodania? Nie. Odpowiedział każdy z 10 siedzących w fotelach tworzących półokrąg koboldów. Niech się stanie! Uroczyście rzekł przewodniczący i zwrócił się jeszcze do siedzącego naprzeciw loży Niziołka. Mistrzu Alubardzie, oczekuj wezwanie na małą audiencję doży. Alubard wstał, skłonił się lekko, a następnie odwrócił i wyszedł z komnaty. Tempo zdarzeń lekko go ogłuszyło. Jeszcze niedawno miał jedynie dziwne przeczucie, iż zbliża się coś niedobrego, a teraz uruchomił koboldzką machinę. W dodatku w sprawie uwięzionego. To na pewno nie zwiastowało spokoju w najbliższym czasie. Zdał sobie sprawę z tego, iż drugi raz w swoim życiu stanie przed dożą w obecności jego małej rady. Tak zwano 6-osobową lożę doradców władcy koboldów. Trzeba ci powiem wiedzieć, że biurokratyczna maszyna koboldzkiego rodu była nader skomplikowana. I nie inaczej było z wyborem samego doży. Choć w jego wyborze udział brali wszyscy, to jednak nigdy nie było wiadomo, czyimi głosami władcę wybrano. Co prawda panował on jednoosobowo i jego polecenia nie podlegały żadnym dyskusjom, lecz system różnorodnych lóż powodował, iż nigdy nie były to życzenia samolubne czy zgubne dla podwładnych. Ten system działał wybornie, a koboldy bogaciły się żyjąc szczęśliwie. A sam Alubard bardzo chciał, aby to się nigdy nie zmieniło. Gdy dotarł do swoich komnat, zamknął ciężkie drzwi i usiadł przy swoim biurku. Światło kamieni szlachetnych rozpraszało mrok, otuliła go cisza i kobold zastygł w bezruchu. Przymknął oczy i tak trwał do chwili, aż usłyszał cykanie Berera. Spojrzał na biurko, gdzie ujrzał mieniącego się kolorami owada, do którego zwrócił się słowami. Słyszałeś wszystko? A następnie usłyszał w swej głowie telepatyczną odpowiedź Berera. Jedno krótkie słowo. Tak! Alubard uśmiechnął się. Jako szef dyplomacji był jednocześnie szefem wywiadu i nie lubił pozostawiać zbyt wiele przypadkowi. Zawsze liczył na swój intelekt oraz swoich agentów. Jak choćby na tego owada. I tak dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Jeśli chcesz, by Dzieciandia dotarła do innych, to daj łapkę w górę. Jeśli zaś nie chcesz przegapić nowej audycji, to koniecznie zasubskrybuj podcast. Na przykład na YouTube'owym kanale. A samą Dzieciandię możesz zawsze posłuchać całkowicie za darmo na każdej popularnej platformie podcastowej. Wystarczy dostęp do Spreakera, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, czy też po prostu do Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. I koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli zaś chcesz się z nami skontaktować, to napisz e-maila na adres dzieciandia@gmail.com. Do usłyszenia! Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja. Koniec! Pa, pa, pa!